Proszę bardzo, pan poseł Petru. Szanowny panie pośle, czy pan wie, co to jest profil fejkowy? Fejkowy to jest sztuczny profil. Ma znaczenie, dlatego że prawdopodobnie ktoś z państwa albo waszych zwolenników założył ten profil. Proszę państwa, też niedawno założono mi fejkowe konto facebookowe. Ja mam prośbę, żebyście nie podgrzewali atmosfery, której nie ma. Zapraszam panią poseł Pawłowicz na demonstrację 12 o 12 pod Trybunałem Konstytucyjnym. Proszę nie walić się w łeb, jak ja to pani mówię. Mam prośbę, proszę państwa, nie podkręcajcie atmosfery, której nie ma. Pan Kijowski zapewniał mnie, że był to profil fejkowy. On nigdy tego nie powiedział. W związku z tym odcinam się od tego typu wypowiedzi. Odcinam się od tego typu wypowiedzi, ale mam do państwa prośbę. Nie róbcie tych trollowych fejków. Mam tego całą masę z państwa strony. Codziennie to blokuję. Proszę państwa, w ten sposób można bardzo łatwo wywołać nienawiść w Polsce. Mam prośbę do pani Pawłowicz o to, żeby się uspokoiła. Opanowała emocje. Niech pani weźmie przykład z pana prezesa Kaczyńskiego. Nigdy nie krzyczy. Nigdy nie krzyczy. Na sali jak baranek, wchodzi tutaj ogień, wraca baranek. Ale trzeba panować nad emocjami. Jeszcze raz, nie było takich słów, nie było takich słów. To jest fejkowy profil i mam prośbę, proszę państwa, sami wytwarzacie to, tworzycie profile, potem rzucacie tego typu hasła, a potem mówicie, sami podpalacie. Jeszcze raz zapraszam panią poseł i wszystkich państwa 12.12. Pokojowa demonstracja. Mam prośbę, nie zepsujcie tego. Dziękuję.